mamy 21:53. No kochani, tak nastrojowo jest w pokoju. Pan Nowak przywołuje mnie do porządku, żebym oszczędził bocianówkę, bo zrobiłem z niej sito. No muszę powiedzieć, co w komentarzu napisałem, że niestety, proszę pana, za późno, za późno. Już jest durszlak z bocianówki. No i teraz tak, tu jest moje łóżko, w którym śpię. No dzisiaj podniosłem sobie to do góry, żeby było wygodniej mi wstawać i wchodzić. Mam problemy ze stawami. No ale kochani, no zobaczcie, to łóżko już zostało zajęte przez dwie przypsiółki. Widzicie? No. Najpierw Mila, teraz przyleciała Albineczka i nie ma. Nie wiem. Teraz to łóżko ma powodzenie, jak jest na, u góry. Tak gdzieś na pół metra. Może troszkę więcej. No, czy ten misiu przyciąga tak, czy co? No nie wiem. A, proszę, jak przypsiółka się liże. Jak one się kochają. Oj, 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 oj. No, a tu jest Panteon pluszaków i porcelanowych kotków. No tam jest na początku koń, na samej lewej stronie. No dochodzi godzina 22. No dzisiaj żółty misiek doszedł. No a to, kochani, co to jest? Kto mi powie, co to jest? Jak Boga kocham, ja nie wiem, co to jest. Znalazłem taką u nas w DPS-ie, w którymś spokoi nie chcieli. No ale ja nie wiem, co to jest nawet. No, a tu nasza kicia niezmordowanie. Proszę. Tak. A tak wygląda. I tak będzie w nocy. Nie wyłączę to. Nad ranem samo się wyłączy, jak lampy zgasną. No. Tutaj mamy gong. Jakby tornado porwało ten domek, jak domek Dorotki do Krainy Oz, to będzie dzwonić. Kotki będą słyszały. No. Przyznacie, że jest nastrojowo, jeżeli chodzi o oświetlenie. A jeżeli chodzi o obrazki, tak zwane landschafty, na które, których widok pani Ania się wzdryga. No ale są. Co ładniejsze, powiesiłem tutaj dwa. Plus tą wiewióreczkę, która mi się kojarzy z pewną osobą, która ma duże zasługi dla tej bocianówki.
merytorycznie i jeszcze w innych. A ponieważ ta osoba jest bardzo skromna, ma w sobie bardzo dużo pokory i nie lubi, jak ją wychwalam. Ale w sumie takich darczyńców było więcej. Oczywiście w różnym stopniu, więcej lub mniej. Ale jestem wdzięczny za każdy grosz, jaki wpłynął. Nawet tak zwany wdowi grosz. Dziękuję Wam wszystkim.